gość Radia Zachód. Jak dymisja premiera Wielkiej Brytanii wpłynie na sytuację międzynarodową? Między innymi o tym z europosłanką europejskich konserwatystów i reformatorów Elżbietą Rafalską w Radiu Zachód. Dzisiaj dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam pana i radiosłuchaczy. I widzów w internecie też. I widzów w internecie, o czym zapominam, ale pozdrawiam serdecznie. Boris Johnson, właśnie, premier Wielkiej Brytanii, ogłosił swoją rezygnację po tym, jak od wtorku z jego rządu odeszło kilkadziesiąt osób, a nie dawni współpracownicy wzywali go do dymisji. Pani była teraz, pani poseł, w Strasburgu. Jak tę wiadomość europarlamentarzyści w ogóle przyjęli? Jak ją pani przyjęła? No trochę decyzja zaskakująca. Tempo rzeczywiście podjęcia tej decyzji o złożeniu dymisji przez premiera Borisa Johnsona, no takie błyskawiczne. Te wewnętrzne trudności partyjne, polityczne, no doprowadziły do tego, że chyba nie miał wyjścia. Proszę pamiętać o tym, że liczni jego ministrowie złożyli rezygnację, złożyli dymisję, a kolejne osoby, którym przedstawiał propozycję wejścia do rządu, odmawiały przyjęcia tek ministerialnych, a więc chyba był tu bez wyjścia. Dla nas to jest sytuacja, kiedy to tracimy partnera ważnego też z polskiego punktu widzenia i ze strony Ukrainy również, dlatego że Wielka Brytania tu świadczyła i są zapewnienia o tym, że w dalszym ciągu mówił będzie tym, ta tak, polityka kontynuowana. On jest mimo złożenia dla Ukrainy. Tak, mówimy tu o wsparciu dla Ukrainy. Mimo złożenia dymisji będzie do jesieni pełnił jeszcze funkcję premiera. No i proszę pamiętać, że rząd pozostaje w rękach partii konserwatywnej, a więc to nie nastąpi tu żadna istotna jakby zmiana kierunku działań też politycznych. Dla nas możemy powiedzieć, że szkoda. Oczywiście nie odnosimy się do okoliczności, do tych przyczyn takich wewnętrznych, bo to są decyzje będące już autonomicznymi, krajowymi decyzjami. Też ich tak do końca nie znamy, bo czytamy tylko oczywiście z różnych stron te relacje, ale no, trzeba byłoby siedzieć. Wiemy dokładnie, jak to wygląda, jeśli chodzi o na przykład szczegóły polityki polskiej, kiedy jesteśmy tutaj na miejscu i wiemy, że to nie zawsze tak wygląda, jak jest to przedstawiane w różnego rodzaju światowej prasie. Dobrze, teraz Słubice, pani poseł, bo oficjalnie od tygodnia Słubice mają najnowszy szpitalny oddział ratunkowy w województwie, albo jeden z najnowszych, i tutaj nie ma co dyskutować, że takie przygraniczne miasto potrzebuje takiego właśnie zaplecza. Przebudowa, wyposażenie SOR-u i budowa lądowiska kosztowały 12 milionów złotych, z czego 8,5 miliona to jest dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia. Podczas uroczystości otwarcia wszyscy dziękowali staroście Leszkowi Bajonowi, staroście Słubickiemu, a sam zainteresowany powiedział, że dziękuję urzędowi marszałkowskiemu, który zawsze szedł z pomocą. Jeśli poprosiłem, mówi pan starosta, o pieniądze na kolejne etapy budowy tego szpitala, to je dostałem, podkreślił. Piękna uroczystość, a pani nie było tam. Dlaczego? Byłam zaproszona na tą uroczystość, ale tego samego dnia dostawałam powołanie do Narodowej Rady Rozwoju, wręczane mi przez prezydenta Andrzeja Dudę, i po prostu nie mogłam na tej uroczystości być. Ale chcę też wyraźnie powiedzieć, że gdyby nie wsparcie rządowe, gdyby nie środki z budżetu państwa w wysokości 8,5 miliona złotych, to SOR-u w Słubicach po prostu by nie było. To trzeba jasno powiedzieć. Żadne również środki ze strony Urzędu Marszałkowskiego, ze strony pani marszałek Polak czy marszałka Jabłońskiego nie były dofinansowaniem tej inwestycji, ponieważ na to składały się te pieniądze, o których ja powiedziałam, i również środki szpitala. A historia również była taka, że przyznano te środki z powodów, o których pan powiedział, tego transgranicznego położenia szpitala, który przecież jest tym często pierwszym miejscem, do którego mogą dotrzeć ofiary, osoby ranne z wypadków drogowych, i ten SOR był nieodzowny i absolutnie konieczny, i te środki zostały przyznane w trybie pozakonkursowym. Dzisiaj w Słubicach będzie tam też obecny wiceminister Cieszyński, wiceminister Bromber od nas z województwa
Wiceminister Cieszyński, który tutaj na miejscu informował w Gorzowie o tym dofinansowaniu. Który tu był, ale który wtedy był wiceministrem zdrowia i którego udało mi się przekonać, że mimo, że w terminie Szpital Słubicki nie złożył swojego wniosku, muszą się albo powinny się znaleźć dodatkowe środki. I dzisiaj, jeżeli ktokolwiek próbuje powiedzieć, że to jest jego sukces, zwyczajnie mówi nieprawdę. Ze środków powiatu nie zostały przeznaczone żadne dodatkowe pieniądze akurat na inwestycje związane z SOR-em. Odnoszę się tylko tu do tej części, więc jest mi niezwykle przykro, że nie pamięta się o tym, że środki z budżetu państwa były zaczynem do tej inwestycji, tak jak pan redaktor powiedział, w tej inwestycji stanowiły znaczącą, chyba 80% czy 70% kwotę absolutnie wydatków, ale bez tego ona w ogóle by się nie rozpoczęła. Czy to jest też trochę już element zbliżających się, czy oznaka zbliżających się wyborów, że no jednak politycy, w tym przypadku Krystyna Sibińska, Marcin Jabłoński, na przykład w relacjach z otwarcia tego SOR-u, posługuje się tym przykładem, że może to jest właśnie dobry przykład na to, że kampania się powoli zaczyna, bo za chwilę o terminach wyborów powiemy, ale czy to już jest ten czas? Panie redaktorze, nawet nie mam takiego wrażenia. To takie przekonanie, które powstało po stronie naszych oponentów politycznych, że opłaca się wykorzystywać kłamstwo albo nie mówić prawdy. Także, że może rzeczywiście część osób usłyszy sprostowanie, dotrze do sedna sprawy, wie jak wygląda prawda, ale warto tym się posługiwać, bo wyborcy korzystają z tego kłamstwa i nie mają najmniejszych skrupułów, żeby postępować uczciwie, bo zwykła wiarygodność naprawdę wymaga tego, żeby powiedzieć, proszę państwa, to jest nasz wspólny wysiłek, organem założycielskim jest starosta, prawda, tu jest szpital zaangażował własne środki. To jest brzydka przywara, to jest słabe określenie, ale polityka stała się dziedziną tak bezwzględną, że gra się absolutnie wszystkim, żeby wykorzystać i osiągnąć swoje cele. I chyba ci, którzy po to sięgają, korzystają na tym, więc po prostu robią to dalej. Kłamstwo stało się takim pospolitym narzędziem wykorzystywanym w polityce. To przykre. O wyborach. Wybory samorządowe i parlamentarne zgodnie z kalendarzem mają się odbyć jesienią przyszłego roku, a do europarlamentu w kolejnym roku, czyli 2024 w czerwcu. Te europarlamentarne są o tyle ważne, że jeżeli mówimy, dyskutujemy o ewentualnym przesunięciu samorządowych wyborów na wiosnę, to ten kalendarz robi się niezwykle ciasny. Więc pytanie, czy pani zdaniem należy przesuwać, czy jednak, jak na przykład ostatnio mówiła Elżbieta Polak na antenie Radia Zachód, że powinno się samorządowe i parlamentarne zrobić zgodnie z kalendarzem, zgodnie z konstytucją w tym terminie pierwotnym? No proszę sobie wyobrazić, że prowadzone są równolegle dwie kampanie. Kampanie parlamentarne i kampanie samorządowe. A taki biedny mieszkaniec, przepraszam, mówię w cudzysłowie, który ma ogarnąć się w tej polityce ogólnokrajowej, w tej polityce bardzo lokalnej, osadzonej u siebie w gminie wiejskiej, miejskiej i tak dalej, ma wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. No nie każdy żyje tą polityką jak politycy, którzy rzeczywiście wypełniają czas zainteresowaniami politycznymi. Absolutnie jestem przekonana, że te wybory trzeba rozdzielić, a więc wydłużyć kadencję tą samorządową i przesunąć je na taki czas dogodniejszy, żeby lokalna polityka zafunkcjonowała samodzielnie. Również swoje wątpliwości zgłaszała chyba Państwowa Komisja Wyborcza. No, logistycznie, organizacyjnie zorganizowanie też nie byłoby wyzwaniem takim prostym. Przy jednorazowych wyborach zawsze narzekamy, ja mówię o takiej sprawie zupełnie błahej, ale narzekamy bardzo często, że ludzie są zatapetowane plakatami, że te koziołki z banerami stoją po prostu we wszystkich pasach zieleni, że to wygląda nieestetycznie, że jest samowolka i tak dalej. No to jeżeli rzeczywiście wybory i samorządowe, najważniejsze polskie wybory tak naprawdę, bo ludzie te wybory rozumieją, one bardzo często są to są głosowania na ludzi, których znamy, którzy są blisko nas. Pytanie, czy kandydatów nawet nie zabraknie, bo wiadomo, że niektórzy i ci startują w tych wyborach.
Myślę, że to jest mniejsze zmartwienie, ale rzeczywiście można wystartować tylko w jednych wyborach, więc rzeczywiście ten problem tu istnieje. No to jest niewyobrażalna sytuacja, że część tych powierzchni reklamowych będzie pod jedną kampanię, część pod drugą i taki przeciętny mieszkaniec ma się rozeznać właściwie kto, gdzie startuje. Ta kampania będzie przedłużająca, zaśmiecimy swoje miasta, ale myślę, że tych argumentów naprawdę jest sporo i te najważniejsze to jest oddzielenie tych kampanii od siebie i myślę, że tak się stanie. Czy pani poseł, czy Prawo i Sprawiedliwość zastanawia się już, kogo wystawi na przykład do Senatu tutaj w... No wiadomo, że tych kandydatów będzie niewielu, ale z Prawa i Sprawiedliwości w województwie lubuskim do okręgu. Czy są już w ogóle rozmowy o tym takie konkretne? Na pewno toczą się w zaciszu gabinetów politycznych i są jakieś pierwsze przymiarki. My jeszcze kandydatów nie mamy, ale słyszałam, że na pewno powstanie blok Platformy Obywatelskiej i pozostałych ugrupowań politycznych, a więc lewicy. I podobno Tadeusz Jędrzejczak ma być Ma być wspólnym kandydatem do Senatu z okręgu gorzowskiego. Zobaczymy, czy pojawią się kolejni kandydaci. Chętnie powiedziałabym o nazwiskach z naszej strony, ale naprawdę absolutnie jeszcze takich decyzji nie podjęliśmy, ale myślę, że te nazwiska się pojawią. To będzie na pewno trudny bój. Króciutko na koniec. Bardziej panią cieszy to, że jest rekordowo niskie bezrobocie, czy bardziej martwi rekordowo wysoka inflacja? Oczywiście, że inflacja martwi, ale proszę sobie wyobrazić jeszcze inflację w warunkach bezrobocia, więc dwa te czynniki to już byłby całkowity dramat. Bardzo cieszy to najniższe historycznie od okresu transformacji bezrobocie. Myślę, że zupełnie tego nie doceniamy, że zapomnieliśmy o tym, jakim przekleństwem w Polsce po transformacji, kiedy było ponad 3,5 miliona Polaków, było bezrobocie. Więc dzisiaj można powiedzieć, że każdy, kto chce znaleźć zatrudnienie, może niekoniecznie zawsze w swoim zawodzie, taką pracę może znaleźć. To jest niezwykle ważny czynnik. To daje nam jakieś poczucie bezpieczeństwa. Cieszmy się z tego. Średnie bezrobocie według Eurostatu w Unii Europejskiej wynosi 6,2%. Polskie 3%. Czyli no wszyscy na to bardzo mocno liczymy, że te wskaźniki będą jeszcze bardziej pomyślne dla wszystkich Polaków, bo wiadomo, co się dzieje z cenami, co się dzieje z kredytami. Jak pani słyszy o tym, że utrwalane jest hasło drożyzna, drożyzna PiSu, że to PiS jest winny wszystkiemu, to co pani mówi, co pani odpowiada? To już na koniec. Że niektórym rozum odejmuje, że inflacja jest w całej Europie, że jest zróżnicowana i że Polacy są mądrzy i wiedzą, że są czynniki niezależne od Prawa i Sprawiedliwości. Tak. Troszeczkę klimatyzacja nam też daje się we znaki. Pani poseł trochę traci głos, ale to też wynika z tego częstego podróżowania. Dziękuję bardzo za rozmowę i oczywiście dużo zdrowia życzymy i trzeba dużo wody pić. Tak. Elżbieta Rafalska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy. Dziękuję pani poseł. Czy głos wrócił? Dziękuję. Tak jest. Lubuskie, Polska i świat. Jeszcze więcej publicystyki na zachod24.pl.